Hej, moi drodzy, witajcie w drugim odcinku z naszego wyzwania biznesowego. Dzisiaj zaczynamy w domu, ponieważ, jak możecie zobaczyć, jeden dzień spędziłam z Beatrice na kopaniu. Tak teraz się prezentuje jej otoczenie. A chyba domku wam nie pokazywałam, więc przy okazji możecie zobaczyć, w czym mieszka nasza Beatrice. No cóż, nie jest to najlepszy domek. Wzięłam go z tego pudła na domki i był najtańszy, dlatego go właśnie sobie wzięłam, żeby po prostu mieć więcej pieniędzy na naszą restaurację. Ale chciałam właśnie zacząć tutaj, pokazać wam, że kopałam. Znowu rachunki dopiero co płaciłam. Kopałam i uzbierałam troszkę rzeczy, dlatego teraz je sprzedam przy was, żeby po prostu było wiadome, że nie oszukuję. Tutaj jakaś mapa, kolejna, jakieś wazy, kamienie. Proszę bardzo. I zarobiliśmy pieniążki w ten sposób właśnie. Kopiąc po prostu, tak? Żeby nie było, że ja oszukuję. Troszkę kazałam jej poleżeć, żeby właśnie komfort sobie na... Niech zapłaci te wszystkie rachunki. Jeszcze wykonamy jeden telefon i jedziemy do restauracji. Oj, nie ma go, trudno. Chciałam jej podnieść jej chciałam towarzystwo, ale cóż. No dobra, to widzimy się już w restauracji w takim razie. I dotarliśmy już do naszego małego biznesiku. No ja zoję się już w tysiku, więc właśnie niech idzie sobie skorzystać od razu. A potem to otworzymy. Już moglibyśmy coś pokombinować z wystrojem, ale myślę, że jeszcze troszkę pozbieramy tej kasy. Niech najpierw ugotuje. A potem otworzy. Pracuje jako kierownika sali. Zobaczymy, jak dzisiaj nam pójdzie. To jest trzeci dzień chyba naszej pracy, więc... Idą klienty? Gdzie są klienty? Idzie ktoś. Idzie Adrian Promyk. Zapraszamy. Naszej małej knajpki. Nawet się musi rozejrzeć, zobaczyć. No, chyba jednak postanowił zaryzykować. Może coś tutaj zje. Się nie otruje. Nie podobało mu się. O, zaproponuj. Nie będę proponować śmiesznie tanio, bo potrzebujemy pieniędzy. Usadźmy go. I popracujmy jako kelnerka. Popracujmy jako kucharka. Naleśniki zamówił? Oj. Chcesz usiąść, koleś, czy będziesz tak stał? No dobra, będziemy widocznie pojedynczo wszystkich obsługiwać. O, masz stały klient już, widzę. Proszę, proszę bardzo, jak nam sprawnie to wszystko idzie. I mamy pierwszą gwiazdkę, tak? U klienta. Jej, co byś chciała? Srebrną rangę sprzedawcy, no to mi się uda. Dobra, teraz jesteśmy kelnerką. Dobra, teraz tak, bądź kelnerką. Nie.
Nie jest taki... Nie jest tak źle. Dajemy radę. No, idź gotować. Teraz pracuję kelnerkę. No nie, dlaczego to... No nie... O, jaka masakra. Zanieś mu to jedzenie. Nie sprzątaj, tylko zanieś mu jedzenie! Klienci czekają! Jutro spróbujemy podnieść ceny i zatrudnić jednego pracownika może. Przestań rozmawiać przez telefon, tylko zajmij się gościem. Ale patrzcie, smakuje im, bo patrzcie, wracają do nas. Dopiero zjadł i już też chce znowu zjeść, także jest dobrze. Szybko, bo zapomniałam, że tutaj ludzie czekają. Czy tu do mnie dzwoni? Dobra. Gotuj. Podamy mu jedzenie, no i zamykamy, bo znowu będziemy tu siedzieć, nie wiadomo do której. Nie, koleś, idź sobie. Zamykamy. Odbierz ten telefon, to mnie denerwuje. Zamykamy lokal, do widzenia. Przykro mi, spóźniłeś się. Posprzątaj właśnie ładnie. Potem weź coś przygotuj na jutro jeszcze. I jedziemy do domu. Dom. Ja ją oczywiście jak zwykle jadę ogarnąć. I widzimy się dnia kolejnego. Jesteśmy znowu u Beaty w domu. Beata zaczęła okopywać ogórek teraz z drugiej strony. I udało jej się znaleźć aż 3 kości i jedną miskę. Ale miska jest warta ponad 300 simoleonów, także bardzo fajnie. Za kości też troszkę wpadnie. Także jest super i widzimy się w restauracji rano. No tak, oczywiście wywaliło mnie z gry, więc muszę odnowa. Jak ja to uwielbiam. Tak więc, moi drodzy, wywalamy wszystko stare z menu. I dodajemy coś do 3 umiejętności góra. Tu są 4. Proszę bardzo. Dużo tego nie będzie, ale to nic. Nie chodzi o ilość, chodzi o jakość, wiadomo. Zaraz również sobie zatrudnimy pracownika i podniosłam też ceny na drogo. Zobaczymy, jak nam to się skończy. Czy klienci będą zadowoleni? Nie wiadomo. A tutaj jeszcze tak, wybrałam sobie, że pójdziemy teraz w reputację na początek. Nie wiem, w co iść najlepiej, także wiecie. No tak, tak myślałam, że właśnie tak będzie. Nie ma już tego pracownika, którego zatrudniałam wcześniej. No cóż, szukamy kelnera, więc tylko ona ma kondycję i sprzątanie, także będzie chyba najlepsza. No, co ja poradzę? Pewnie, że chcę. U mnie będzie miała lepszą pracę. A jakże? Nie będę już jej na razie szukała stroju, chyba że będzie źle wyglądać bardzo, ale wątpię. Kiedy indziej się tym zajmę, bo już to przed chwilą robiłam na innym pracowniku, ale mi się gra wyłączyła, także jestem zła. Muszę po prostu częściej zapisywać grę, bo to inaczej się nie da. I gdzie ta licencja? Aha, nie wezwałam jej. Brawo ja!
nie da się tego jakoś złożyć? No dobra, poskacz sobie chwilę, bo zanim on tu się przyleczy. Która godzina? Nie umiesz szybciej przychodzić? Zarządzanie. Przydziel, pracuj jako kelnerka. Będziesz naszą kelnerką. Cieszysz się? Super. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie kwitnąca i udana. Ona poszła sprzątać kibel, tak, że jest dobrze. No to czekamy na pierwszych klientów. Proszę bardzo, już ktoś jest. Maciej Fucha. Sprzedaż, zwykła sprzedaż. Zaraz trochę pobajerujemy, mamy teraz na to... No nie! Katastrofa! Dlaczego to się wydarzyło? Dobra, usadź ich, potem będziesz naprawić. Szybko napraw to! Jedna pani wyszła niezadowolona, bo nie mogłam się nią zająć. No ale co ja poradzę, ktoś musi przecież z lewym się zajmować. No dalej, Beato! No. No katastrofa, katastrofa. No, idzie nam dużo sprawniej, jak mamy tą kelnerkę. Może coś z tego będzie? O, jest gwiazdeczka, jest gwiazdeczka. Usadź klienta. Są gwiazdeczki, super! Idzie nam po prostu cudownie. Od razu że jak się ma tą kelnerkę, naprawdę. Gotuj tam szybciej. Nie patrz przez okno, tylko obsługuj. Halo. Ogarnij się. Tej zaraz trzeba dać przerwę. Czemu nie mogę nic? Czemu nie mogę jej w ogóle ruszyć? O co chodzi? Patrzcie, jak gwiazdeczki lecą. Super. Chcę ją wysłać na przerwę. Muszę pewnie przestać tutaj. A być kierowniczką. Jezus, jak oni głośno gadają. Ja sobie ich przyciszę. Czemu nie mogę nic z nią zrobić? Co to za jakiś bug dziwny? Pracownicy, uczciwa. Umiejętności rana. Czemu? Przypalony do naleśniki dostał, super. No nie mogę... O jest, nareszcie. Zrób sobie przerwę, wyślij na przerwę. Wyślij na przerwę. Musimy dbać o pracowników, żeby nam... nie zwalniali się. I dalej nie mogę nic. O! Chcę ją wysłać na przerwę! Przerwę, bo zaraz mnie to pewno anuluje. Zostaw ten zlew, chcę ci dać przerwę, kobieto! Ola! Ola, idź na przerwę!
troszkę popracujemy chwilę sami, żeby ona odpoczęła. Idzie do domu? Tak jest. Niech sobie odpocznie, bo nie mogą pracować wszyscy, więc myślę, że zatrudnimy też drugiego kelnera, żeby zrobić im takie zmiany. Teraz niestety znowu musimy pracować za trzech. Tylko nie bywal, proszę cię. A jak nasze dzisiejsze zyski w ogóle to? 117? Nie wiem w ogóle, ale cały czas jesteśmy na minusie i to jest po prostu jakaś masakra. Ale dajemy radę, jak zwykle. Jesteśmy najlepsi. Najlepsi. Beata, daj radę. Plus 50, no zarabiamy coś. Zarabiamy trochę. Trzeba kuć żelazo. Jest! Mamy punkt kolejny! Super. Od razu było rozdajemy, żeby nam nie zabrali. I to jest druga gwiazdka? Tak, mamy drugi poziom. Idzie nam dobrze. To już chyba będzie ostatni klient. No, ostatni klienci, bo... kończą nam się siły. No, chyba nie jest najgorzej. Ostatnie danie wydajemy. Ta-dam! Ta-dam! Super. No, posprzątaj. Niech on doje. A mogliśmy chociaż 7 zajęć w sumie, bo... No i co, zamykamy. Ale zamykamy. Akurat zjadł, więc super. Jeszcze sprzątniemy talerz. No i to by było na dzisiaj tyle, moi drodzy. Myślę, że jest coraz lepiej. Mamy już drugi poziom przedsiębiorstwa. 2 punktyki rozdane. Mamy pierwszego pracownika, który jeszcze jest chyba zadowolony. Mam nadzieję, że tak zostanie i dziewczyna nam nie ucieknie. No i co? Zrobię jak zwykle sobie jeden dzień przerwy, żeby miała. Zrobię jeden dzień przerwy, no i pokopię z nią, żeby zarobić pieniążków troszeczkę. No i spróbujemy coś też chyba wyremontować tutaj. Dodać jakiś stolik i zatrudnić drugiego kelnera na drugą zmianę, prawda? Także wszystko przed nami, to już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa!